Więc widzimy się po raz kolejny z Oskarem tutaj i z wami razem. Mam nadzieję, że nadrobiliście nasz kolejny film, bo zapowiadaliśmy, że będziemy teraz rozmawiać, tak jak mówiliśmy, po kolei lecimy chronologicznie, czyli tym razem The Incredible Hulk, film, który pojawił się 5 lat po poprzednim Hulku, Anga Lee. I to jest niesamowite, bo między tymi filmami było 5 lat, to się wydawało jak taka wielka przepaść, nie? Że tam minęło wtedy tyle czasu, że kiedy był ten Hulk, nie? To już nowy Hulk, nowe rozdanie, a teraz od Hulka do dzisiaj minęło 14 lat. To jest 3 razy tyle prawie, to jest masakra, jak ten czas zapieprza, nie? Te powroty dlatego są takie dziwne. No i mamy tego Hulka, który pojawił się w tym samym roku co Iron Man. Premierę miał tam parę miesięcy po nim, później. O ile dobrze pamiętam, tak. W reżyserii Louis Leteriera, który jest takim amerykańskim wyrobnikiem, który na końcu ma głównie te takie blockbustery, które mają fajnie zabawić, ma się dziać, nie, godziny szczytu, tego typu rzeczy. I ja już wtedy nie byłem przekonany za bardzo do tego filmu, mówię, i reżyser mi nie leżał, i ten wybór Nortona, którego bardzo lubię, to jakoś nie widziałem w nim tego banera, no ale film się pojawił i do dzisiaj to jest taki dziwny odrzut trochę tego uniwersum, bo tam też były problemy z tymi prawami, wiadomo, bo to Universal jeszcze odpowiadał za dystrybucję, nie? Ten film tak latał po tych wszystkich streamingach i po innych rzeczach, żeby go tam dopasować, i Marvel go zresztą też w jakiś sposób unikał, nie? Bo wiemy, jak te, zresztą o tym pogadamy, jak niektóre wątki, które są w tym filmie, później nie pojawiały się praktycznie nigdzie, do pewnego momentu, gdzie już zaczęli się, wiesz, godzić z tym filmem, nie? No i mamy tego Hulka, wróciliśmy sobie do niego, jesteśmy świeżo po obejrzeniu, widzę, że mam efekty ten... Tak, właśnie masz. Tak. No i wróciliśmy sobie na spokojnie do tego filmu, ja jestem świeżo po seansie, skończyłem go z jakieś pół godziny temu. No i Oskar, zacznę od ciebie. Jak ten Hulk po latach? Ty chyba pierwszy raz do niego wracałeś, nie? Chyba raz go kiedyś jeszcze jakoś, ale tak nie bardzo. No niestety, ten film się strasznie zestarzał. On ma dalej dobre momenty, pogadamy o tych dobrych momentach. Ale to jest taka trochę już skamielina MCU. Dlatego, że ten film, mam wrażenie, jakby w 2008 roku cały czas jeszcze nie do końca wiedziano, czego się chce od komiksowych filmów. I Iron Man był czymś nowym, zupełnie nowym podejściem do bohatera, do jego problemów, do tego. Natomiast Hulk był jednak... Jakbyś go postawił obok Ghost Riderów, tych Green Lantern i tak dalej, to jest lepszy film, ale... Widać, że inni twórcy to robili, jeszcze nie było takiej koordynacji jak dzisiaj. Tak, widzisz, że to jest lepszy film niż tamte, ale jednocześnie kupiłbyś, że to wyszedło w tamtym okresie. Tych Daredevilów z Benem Affleckiem i tak dalej. On jeszcze tak, bo już na przykład Iron Man wyraźnie się odróżnia od tego, co to wyszło. A ten film jeszcze siedzi w tym... No niestety, prawda jest taka, że w tym filmie o nic nie chodzi. Problem jest taki, że w momencie, jak popatrzysz na przykład, znowu wrócę do wcześniejszego filmu, czy Iron Mana, czy późniejszych filmów, o których będziemy gadać, jak Thor nawet, czy Kapitan Ameryka, które mają swoje problemy, ale każdy z nich ma jakiś taki już ludzki wątek przewodni. Czy jest to kwestia właśnie tej ludzkiej zmiany i traumy, jak w Iron Manie, czy rodzinnej dramy w Thorze, czy tego bycia dobrym człowiekiem, co to oznacza w Kapitanie Ameryce, te wewnętrzne dobro i tak dalej. Muszę się przerwać na sekundę, bo jedną rzecz pomyliłem, bo powiedziałem, że Leterier odpowiadał za godzinę szczytu, a chodziło mi o Transportera. A Transporter, tak. Dzieje się dużo dzieje, ale co inne i tak, tak. I Hulk nie ma tego wszystkiego. Hulk jest po prostu tempawą komiksową historią, co samo w sobie nie jest złe, bo ja kocham tempawe historie komiksowe, ale jednocześnie nie jest wystarczająco dynamiczny i jest lekko nudny, muszę powiedzieć, szczególnie w późniejszej części. I jak na taką ramotkę, jak nie wiem, ostatnio Venoma dostaliśmy, czy coś takiego, to z kolei on jest za wolny, ten Hulk. Żeby znowu być takim popcorniakiem do wpieprzania i nic więcej. Więc przez to on jest taki stanął w rozkroku pomiędzy tymi, no CGI zestarzało się fatalnie po tym wszystkim. A znowu w przeciwieństwie do Iron Mana, gdzie mogłeś pomieszać moment, kiedy Stark lata, CGI, Stark stoi w normalny kostium, no tu jak był Hulk, to był Hulk. No nie obszedłeś tego, więc no wyglądało to też gorzej. I ostatecznie no mój problem z tym filmem jest taki, że on... To nie jest najlepszy. Pogadamy jeszcze o tym, jak on się do MCU łączy. Ma też bardzo niewyrazistych bohaterów, co było strasznym tu bolączką. Jak patrzę na tych trzech ojców założycieli Avengers, czyli właśnie Thor, Hulk i Cap, wszyscy są tacy super wyraźni. Nie Hulk, Thor, Iron Man i Cap, właśnie czemu nie. Oni są super wyraźni, zresztą Hulk późniejszy też. Ale a tutaj miałeś wrażenie, że
nikt się tak nie wybił, nikt nie był tym takim, no, no, jak bardzo też lubię Nortona, ja nie mogę, wiele mogę powiedzieć o jego bohaterze po tym filmie. I to jest ta sama plaga, która trafiła poprzednie filmy. Bo co mogłeś powiedzieć o wielu bohaterach minionej ery, tych wszystkich komiksowych, którzy gdzieś tam się pojawiali? No nie za wiele. Wiesz, uwielbiamy, nie wiem, Blade'a, ale czy tak wiele możemy powiedzieć o postaci Wesley'ego Snipes'a? No, no badass, no, to tak, o, no tyle. Tak, bo moim zdaniem, wiesz, to, że największa historia nie stała. Tutaj widać, że próbowali coś do tego dodać, że ta postać jest bardziej złożona, nie? Tutaj w ogóle super zabiegiem jest to, że Origin jest w napisach początkowych, cały ogarnięty. To bardzo, bardzo chwalę. Jest, szczególnie, że on jest naprawdę do dzisiaj fajnie wygląda. Tak. I jest pomysłowy, nie? Taki horrorowy, ma to klimat. I później startujemy od tego, że o dobra, on już jest Hulkiem na od jakiegoś czasu, musi się ukrywać, nie? Ma te pół roku, gdzie nie miał żadnego incydentu. I w ogóle pierwszy akt jest... Pieszak jest super. Bardzo mi się podoba. Uwielbiam to, że tutaj ten Banner, on nie jest takim, wiesz, wystraszonym doktorkiem, który gdzieś tam, wiesz, trochę jak Rafalo był już tym takim gościem, który gdzieś tam z boku siedzi, nie gdzieś tam skrada, a ten, no to nowy Banner, to jest gość, który nauczył się przeżyć w każdych warunkach. Nie umie sobie poradzić wszędzie, jak on sobie te laboratorium zrobił w tych fawelach, nie? Który tam z jakieś koła, od motocykla czy coś takiego, nie? Gdzie mu tam te miesza specyfiki, nie? On się musi przystosować cały czas. I jak się pojawiają ci żołnierze, to wiesz, że on... To nie pierwszy raz, kiedy on przed nimi uciekał w takim momencie, nie? I nagle, wiesz, widzi, co się dzieje, zaczyna spieprzać, nie? I unika ich i udaje mu się to, nie? I to było super, bo on musi działać na momencie, nie? On jest na każdy, na wszystko przygotowany, nie? Wie, jak unikać tych odnalezienia przez te wszystkie elektroniczne rzeczy. Wiesz, wie, że musi karty zostawić, że nie może telefony ze sobą nosić, tylko gotówka. To się super ogląda, bo wiesz, że taki jest Banner, nie? Że on musiał się przystosować do tego życia cały czas na krawędzi, do tego uciekania, nie? Zresztą mamy też super, w przeciwieństwie do niego, wiesz, postawionego, w opozycji do niego Williama Harta, nieodżałowanego, który był genialnym Thunderboltem Rossem, nie? Który na twarzy miał wymalowany ten wkurw. Tu i później. To, że... Tak, 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 że wiesz, że on musi go dorwać za wszelką cenę, nie? I on jest tym potworem tego filmu, obok Hulka i obok Abominationa, nie? Czystym, nie? On do nich idealnie pasuje. I to mi się strasznie podobało, że ten pierwszy akt jest właśnie taki, pokazuje tego Banera, że on sobie musi poradzić, że jest tym super naukowcem, że ma te swoje rzeczy, które mu na głowie tam ciążą i wiesz, że nie może się z nikim umówić nawet, nie może nic zrobić, bo musi cały czas uciekać. I później... Wydaje się, że ta fabuła gdzieś dalej pójdzie od momentu, kiedy on wraca do Ameryki, a ta fabuła nigdzie nie idzie. Już się nic nie dzieje. Nie ma filmu. Już się nic nie dzieje więcej. Tu nie ma intrygi. Tutaj, nie. Wiesz, to jest Tom i Jerry, że no. Generał Ross próbuje złapać mysz, nie? Tego lokalka. Która jest zajebista, nie? Ale jest tą myszą. Tak. Właśnie, powiem tak, jak zacząłem oglądać to i oglądam pierwszy akt i myślę, ja ten film pamiętam gorzej niż on jest, bo to się naprawdę dobrze ogląda. Ten napisy początkowe, które są super, które potem w Black Widow były też na przykład użyte i w Winter Soldierze gdzieś tam też był ten motyw. Ja to jestem tego fanem, szczególnie kiedy Origin nie jest konieczny, a Hulk może nie jest Spider-Manem, może nie jest Batmanem, ale tak jak mówisz, 5 lat wcześniej był Angali Hulk, super popularny, wcześniej był oczywiście serial z Dufferin, który tutaj jeszcze ma swoje cameo. I... Hulk nie jest postacią, której trzeba robić cały origin z wybuchem, czy eksperymentami, czy czymkolwiek. To nie jest takie ciekawe, więc to, że streścili to do napisów początkowych, z których dowiadujesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć. Ja powiedziałem, o, to było super, a potem jeszcze masz tę całą akcję z uciekaniem po dachach na przykład. I ja jestem wielkim fanem tej całej sceny, dlatego że nie masz w niej Hulka, ale non-stop masz ten beeper. I jeżeli zdajesz sobie sprawę, czym Hulk, to czujesz to napięcie, że to w każdej chwili może jebnąć. I wiesz, że się musi pojawić musi zaraz, musi się pojawić, nie? Zaraz, ale zastanawiasz się kiedy, jak on spieprza od nich po dachach, jak tam jest ta cała gonitwa z tymi najemnikami. To naprawdę, naprawdę fajnie działa. Łącznie z samym pojawieniem się Hulka, który działa jak dosłownie potwór z horroru. Którego widzisz gdzieś tam nogę, widzisz go gdzieś przez ten gaz, widzisz jak on rzuca czymś. Hulk jako ten właśnie Mr. Hyde, tutaj naprawdę bestia z horroru, która gdzieś tam w tej fabryce, gdzieś tam się czai, działa super. I ja Tak, w ogóle jego, wiesz, pierwsze słowa, nie? Gdzie on, leave me alone. Jak... Tak, i w ogóle miało być tak, że na początku Letterier nie chciał, żeby w ogóle Hulk gada przez cały film. Jego jedynym słowem miało być Betty na koniec. To miały być jego pierwsze słowa, ale wiedział, że fani chcą czegoś więcej. Wiedział, że ma Lulu Ferrigno, bo później go wziął, żeby podkładał głos. Tak. To dodali te... I dodali jeszcze Hulk Smash, do czego dojdziemy, bo jest zajebiste. I właśnie to leave me alone. I za każdym razem mnie to łapie, jak on przez ten dym mówi tylko i widać tą jego postać. To jest fantastyczne, bo to działa jak naprawdę ten Hulk potwór z horroru, którego wszyscy się obawiają. I oglądałem do tego momentu i myślałem, kurde, czemu ja ten film tak gorzej zapamiętałem? Przecież to się ogląda naprawdę dobrze. A potem wchodzi ten Banner w Ameryce, który się szla jak smród po gaciach. On właściwie nie ma tam celu.
masz Emila Blonskiego, którego, ja kocham Tima Rotha, jak on jest fantastycznym aktorem i cieszę się, że wraca. Cieszę się, że w She-Hulk się znowu pojawi, cieszę się, że Abominacja znowu wróci. Tak w tym filmie jest takim bad guy'em bez motywacji, jest po prostu bad guy'em, bo bad guy'em. No. I... Wiesz co, to jest troszkę inaczej, na papierze to była fajna motywacja, bo mamy starego żołnierza, który jest, wiesz, to jest jego całe życie, żeby być żołnierzem, żeby bronić swojego kraju, żeby mieć tę misję. Widzisz, jak jest napalony, jak zobaczył, wiesz, z kim musi walczyć, jak się nagle w Hulka zamienił, nie? Tylko jest za stary i wie, że już nie będzie mógł tego robić, bo jego ciało nie domaga. Ma sposób, żeby to przedłużyć, nie? I później, jak to się udaje i widzi, że jest lepiej, to chce jeszcze bardziej, jeszcze stać się, wiesz, tą bestią, która będzie mogła cały czas działać. To jest fajne na papierze, ale w filmie to tak nie wybrzmiewa, on jest takim debilem. Jest totalnym jest ten moment. Jak jest ten moment, gdzie on stoi koło Hulka, to wszystko na co się stać go kopie. A on go kopie. Ja mówię, ale czemu on do niego podszedł? On nie miał szans. On wiedział, że nie ma szans. Znaczy tam w ogóle, to, ale to też nie działa w ogóle z tym jego narastaniu. No tej postaci za mało czasu poświęca, żeby to za szybko, żeby tak, tą tak, jego tak. chęć, mocy. Gość na etapie, w którym już mając, będąc żołnierzem pod 40, nagle w szybkim tempie wyprzedza wszystkich innych młodszych żołnierzy, a potem fika wokół Hulka i unika jego ciosów, to tam powinna być przynajmniej jedna pauza, w której on docenia to, co ma i dopiero później może chce więcej. Tak, bo ja mówię, jak to co ja mówię, nie, to jest fajne, że wiesz, że mamy właśnie tego żołnierza, który chce być dalej żołnierzem, nie? To by było fajne, ale czemu chce być potworem? Właśnie czemu chce na końcu, żeby go zmienić to za szybko, to za szybko narasta, a nie masz czasu w ogóle tego zrozumieć, więc... Tak, jak masz tą scenę ze Stansem, z przyszłym liderem, którego nie zobaczyliśmy jako lidera i on nagle, wiesz, on nagle nokautuje tą kobietę, tą żołnierkę. Lecimy. Tak, lecimy, zmieniaj mnie, a ten Stans, kurwa, dawaj, nie zmieniam cię tutaj w potwora i mamy trzeci akt, nie? W końcu coś się w tym filmie stanie, w końcu będziemy trzeci mieli fabułę jakąś, nie ma fabuły. Trzeci akt jest tym najgorszym przykładem trzecich aktów w MCU, które miewaliśmy, gdzie dwóch identycznych typów, mało tego, dwa identyczne CGI bloby dzisiaj z perspektywy czasu, jak patrzysz, bo CGI się jednak zestarzało mocno, rypią się bez żadnych emocji, bez żadnego, tu nie ma jakiegoś dodatkowego nie motywu. Ma stawki, nie ma nic nie ma stawki nie? Żadnej, po prostu się typy ryją na ulicy, nie? Nie masz jakiegoś właśnie gniewu z jednej osoby na drugą, bo nie zdążono zbudować relacji pomiędzy. Jak myślisz sobie potem, jak, ja widzę tu wiele podobieństw, jak na przykład dużo lepiej Marvel sobie ogarnął to z Ant-Manem, gdzie miałeś dwóch identycznych typów, ale miałeś sypialnię, tą, gdzie jego córka jest. Miałeś ten set, który był dużo bardziej pomysłowy. Miałeś całą masę tych rzeczy, które jednak dodawały ci ten element osobistych stawek. Plus, no, ostatecznie, żeby go pokonać, to poświęcenie, które było potrzebne. Hulk pokonuje Abominację w pewnym momencie, dostając dopak siły. O nie, Abominacja, chcę zniszczyć Betty i Rosa. O nie, teraz będę silniejszy. Ale nadal ten właśnie ten moment, kiedy on tam widzi Betty i mu ta siła przybywa, to i tak jest najlepsza część tej walki. No jest, bo to jest, bo przynajmniej coś osobistego, tak. Bo to jest coś osobistego, coś Hulkowego, ale wcześniej, jak oni się, wiesz, biją na tej ulicy, które, zresztą tutaj widać budżet jeszcze, że to też nie domagało pod tym względem, bo to jest jedna ulica, ten Nowy Jork wygląda, czy to Nowy Jork, czy nie pamiętam, które to nawet było miasto, chyba Nowy Jork, bo wszystko się dzieje w Nowym Jorku, już nie pamiętam, nie? Nie, gdzieś tam... A dobra, to jest nieważne, to jest zupełnie nieważne, nie będę teraz tego fakt, że szukał. Obejrzeliśmy i nie pamiętamy, to jest dowód na to, jak to jest nieistotne. Ale mamy tą jedną ulicę, nie? Praktycznie. I są tam dwie, trzy fajne sekwencje między w tej scenie, nie? Jak on na przykład, wiesz, samochody rozrywa bierze, ten samochód policyjny i go bije, nie? Sobie... To jest to jest spoko, a tego jest za mało. A tak to mamy właśnie, tak jak mówisz, dwa bloby, które zresztą nie wykorzystali tego, że one się mogą różnić. Bo nawet widzimy, jak był teraz Abomination w Shang-Chi, to chociaż mu te uszka dodali i wiesz, te takie komiksowe rzeczy, które go odróżniają od Hulka, nie? Tutaj to jest blob po prostu, jakieś kości mu wystają, ma tą małą główkę, nie? I to wygląda strasznie, to wygląda brzydko i jest ciemno cały czas. Jest tylko płomienie i ciemność, ciemność walki. No i właśnie problem mój polega na tym, że kiedy... To, mówię, od momentu, w którym tak naprawdę Hulk Banner wraca do Stanów, to ten film się robi o niczym. Bo jaka jest stawka? Jaką drogę przechodzi Banner? Bo ja ci mogę dokładnie powiedzieć, jaką drogę przechodzi każdy z bohaterów później. Thor, Cap, Iron Man. Jak pięknie każdy z nich drogę przechodzi. Jaka jest stawka w ich końcowych starciach? Mimo tego, że te filmy mają problemy i pogadaliśmy o Iron Manie, pogadamy o innych. Ale tutaj nie ma nic. Po prostu nic, no biją się, no Banner wyskakuje, żeby się pobić z typem, który się pojawił i bije na ulicy. To jest takie dosłownie na zasadzie: ty, napisaliśmy scenariusz i co? No trzeciego aktu nie ma. No jak to nie? No jakaś akcja wielka. To niech się Blonski w tego potwora zmieni, co to miał się zmienić od początku w komiksach, i się ryją po gębach.
Nie napisaliśmy im żadnej relacji. Banner praktycznie nie wie, kto to kurwa jest. Dla niego to jest obcy chłop na dobrą sprawę. Przez cały film nie zdarzyli. Jeszcze Blonsky jest jakoś tam napalony na tego Hulka. Ale z perspektywy Bannera to jest obcy chłop. Nie? Ale w ogóle wszystkie sceny z Blonsky są tak kuriozalne, bo on się pojawia tylko właśnie jako ten typ, który o, też by napierdalał, o, widzę tego Hulka, ale on jest zajebisty. I tylko widzimy go w tych, wiesz, w pomieszczeniach jakichś wojskowych, gdzie on tylko siedzi, dawaj, jeszcze kurwa, więcej serum, zmieniać. Ale wow. A propos tego, to też jak bardzo widać, jak ten film, jeszcze jak był tworzony, to jeszcze nie był czas. I jasne, problemy z Uniwersalem swoją drogą, problemy z Nortonem swoją drogą. Ale widzimy, że scenariuszowo ten film ni cholery nie był jeszcze w tym... Dzisiaj jak myślimy, o, Feige ma ten wielki plan, bo to łączy z tym, to łączy z tym. Wiesz, że tam to był etap, rzucajmy i zobaczymy, co się przyklei. Ilość rzeczy w tym filmie, która nie ma sensu w kontekście MCU całego, jest największa chyba, jaka jest... bo czegoś nie pamiętam i zobaczymy w kolejnych filmach, ale na tę chwilę jest największa. Zacznijmy od tego, skoro jesteśmy przy Blonskim, że generał roztrzyma w lodówce serum superżołnierza. Który działa! Działa doskonale! Bez problemów działa, Blonski, do momentu, aż Blonski nie wariuje. Gdyby Blonski był pojebanym żołnierzem, który chce cały czas... Blonski napalił się na Hulka, zanim mu ktokolwiek coś wstrzyknął. On tak, już chciał tej adrenaliny wojennej. A super serum działa. Nie dość, że chłop biega szybciej, tak jak kapitan, który wyprzedza wszystkich w Wakandzie potem. Regeneruje się jak popierdolony. Zwinność ma, kurde, taką, że tam ten Hulk go trafić nie może przez chwilę. I to tam było, dostaniesz tą słabszą wersję tego serum. Czyli ma coś jeszcze mocniejszego. Typie... Ja mówię, ale nawet jak był ten motyw, że on tam niby już zaczyna morfować tego potwora, że to może być niestabilne serum i dlatego mieli schowane, ale to już mu wstrzyknęli dużą ilość tego. Tak, to chyba było po tej drugiej dawce. Jego tamten... Ale nawet wtedy, wiesz, to i tak nie mutuje przez to, że ma te serum. Może by nie zmutował, tylko dlatego, że dali tą ostatnią scenę, gdzie mu wstrzyknął wszystko z Hulka, co miał Dr. Stern. Ale nie? Do tego czasu te serum było stabilne. Roztrzymał w lodówce stabilne serum. Dawka. I ten film nie ma sensu w kontekście MCU, bo on goni tego Hulka, bo chce Hulka, bo chce mieć tą moc Hulka. Okej, jasne, to jest większa moc. Ale przecież mógłby setki teraz Steve'ów Rogersów produkować, gdyby chciał. Cały trik polega tam na tym, że myślisz sobie, że te super serum powinno być, wiesz, to jest problem i tak dalej. Typie, co ty masz w lodówce? I najlepsze, że jeszcze, jak to on to wyciąga, ja to uwielbiam, jak on otwiera dosłownie jakąś lodówkę, tą idzie, odsłania tą folię, czeka, gdzieś tu mieliśmy. To powinno być w tej scenie, wiesz, wisieć kostka, wisieć jakieś rzeczy, on patrzy na te rzeczy. Tak. Serum super żołnierza, czekaj, gdzieś tam pod książką trzymałem, jest. Dobra, lecimy. Ale właśnie, żeby to jeszcze było, że na przykład, dobra, Banner pracował nad tym i to jest to niestabilne, które Banner zrobił, nie? Nie. Ale tam jest dokładnie promienie Vita są opisane, jest napisane nazwisko oryginalne doktora Erskina. Tak, on to ma. Wszystko, wiesz, i program Weapon Plus, nie? On to ma. To jest dokładnie to, rękawica gdzieś obok wisieć, czy coś, on to ma po prostu. Tak. Zawsze było, że wiesz, że Kab miał być tym ostatnim, nie? Że nikt tego nie umiał skopiować, ale to jest dokładnie doktora starego, nie? I działa. I ten moment, kiedy potem się Blonsky regeneruje, tak... z obrażeń, których po prostu nie było. To było lepsze niż to kapitana. Kapitan nie pamiętał, żeby nie tak dobrze generował. Jak zaczniesz o tym myśleć, to jest tak tanie. Widzisz, że to nie było po prostu włożone pod to. Idea jest taka, że Banner miał to wstrzyknięte, a potem dostał promieniami gamma i dlatego Hulka stworzył. Myślę, że już nikt o tym w MCU nie będzie dzisiaj wspominał, że to było na bazie, bo to Ultimate jeszcze się kłania i te wszystkie zabawki, które wtedy działy. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt na przykład, no to oczywiście Samuel Stearns, czyli kapie mu ta krew, mózg, on się uśmiecha, o, lider będzie. Nope. Nie, później wiem, że to w jakimś komiksie tłumaczyli gdzieś tam, że on w jakimś więzieniu siedzi czy gdzieś, ale to wiadomo, że komiksie... jest było zepchnięte na bok. 14 lat później nic. Mówi, tak gdzie dobrze Blonsky wraca. Jak jesteśmy przy tym, to tutaj szybciej powrócił i w lepszy sposób ten dzieciak, któremu Hulk dał pizzę. Tak. Jako... Mamy tę scenę, gdzie Hulk daje pizzę dzieciakowi tam na uczelni, jak się włamuje. W napisach jest Amadeus Cho, co nie ma sensu. Tak. Znaczy nie, w napisach to było w nowelizacji. Tak. Był jako Amadeus, ale tego nie zrobili, bo aktor, który go grał, czyli Martin Starr, później się pojawił jako nauczyciel Petera Parkera przez wszystkie trzy filmy. Skończył studia i... Bo Kevin Feige potwierdził po latach, że to jest Rekton. Redcon i to jest ta sama postać, nie? I on przebył najlepszą drogę, chłop skończył studia, został nauczycielem, nie? Poszedł został młodych, dzieciaków wychowywać, w porządku. No a lidera dalej nie ma, nie? Albo mniejszy powrócił dopiero teraz. Na wcześniej daje pizzę Luferigno, nie?
Tak, tak, tak. Więc masz ten motyw. No ale dalej, masz oczywiście Liv Tyler, która się nigdy więcej nie pojawiła i córka Rossa zniknęła. I znowu, to jest ten moment, ten mikrodramat, który mi się nawet podoba, jak ona zatrzymuje czołki i krzyczy General i potem dead! I myślę, okej, to jest spoko, ale znowu nic więcej. To nie jest zmienione. W ogóle jak mamy tego doktora Samsona, który się pojawia tylko po to, żeby zepsuć wszystko, bo on najpierw wzywa Rossa, a później pokazuje, że jednak jest spoko, nie? I to jest wszystko. I co najlepsze, to jest jeszcze rola przepisana przez Nortona, który przepisywał scenariusz, nie? Bo on w ogóle w oryginalnym scenariuszu miał być po prostu dupkiem, jeszcze wpisany w taki stary sposób tych starych filmów komiksowych. I mówię, Jezu, ile tam było straty materiału i wszystkiego, nie? Tam wszystko się... I ten problem jest tego jeszcze, jak nudny jest ten film, pewnie się staje... Od momentu, w którym właściwie spotyka się z Betty, no to z całym szacunkiem, ale chemii między Liv Tyler a Edwardem Nortonem to tam z lupą szukać. Jest oczywiście ta śmieszna scena w taksówce i potem... Która do dzisiaj jest jedną z najśmieszniejszych scen. Tak, i potem jak Betty się wydziera i jest to, pomogę ci treningiem oddychania. Okej, to jest spoko, ale poza tym to między nimi praktycznie nie ma chemii. I to tak żadnej, ja w ogóle... Ciekawi mnie, że potem próbowali za wszelką cenę Hulka wpychać w czyjeś objęcia, jak było z Black Widow później, bo już na tym etapie to tak nie działało. Już to było znowu jak Hulk siedzi z nią w jaskini i tak dalej, to masz ten motyw, który jest taki już oklepany trochę mocno. A to też to jest coś, co ładne jest na papierze i ładne wizualnie, nie? Bo ona tam siedzi tak. Koło niego, nie? Ale nie czujesz tych emocji. Nie cholery, znowu nie zbudowano ci tego między nimi. No. I przez to żadna postać nie jest zbudowana w tym filmie. Dobrą sprawę. Thunderbolt Ross wychodzi najlepiej, ale to głównie dlatego, że William Hart był cudem. William Hart i też i w tej roli był bardzo intensywny. To mi się podobało, tak. Bo on cały czas był tak na pełni. Ja wierzę, że ale... Norton by zrobił więcej. Ja wierzę, że Liv Tyler zrobił więcej. Ja wierzę, że Tim Roth zrobiłby więcej. Ale z tym, co mieli do grania, tam się tak niewiele dało zrobić. Tak, bo te postacie nie miały żadnych storyline'ów, nie? Nie, nic. Wszystko, co o nich wiedzieliśmy, to co nam mówiły, wiesz, jakieś rzeczy z retrospekcji, nie? Że tutaj ma kosę z banerem Thunderbolt Ross, nie? No, ale nie mamy jakichś scen między z nimi interakcji. Całe wprowadzenie Blonskiego nie jest jakimś... Nie jest show don't tell. Ten film cały czas mówi tell don't show. Masz tego typa, który zresztą od This is Sparta. Nie pamiętam. Uwielbiam tego aktora po roli w Spartakusie. Ale no on się pojawia, staje koło Rossa i mówi, słuchaj, to jest Emil Blonski. On to taki zakapior, że ja ci powiem, załatwiłem ci takiego tak, zakapiora. Był tutaj w siłach specjalnych, to ale leci z Rosji. Zakapior. Ale leci. Potem on biega po tym, goni tego banera, nie widzisz po nim nic, żeby on był jakkolwiek lepszy. Nie masz żadnej... O to chodzi. Gdybyś miał scenę, która pokazuje ci jego badasowość, to byś stwierdził, z nim nie ma co zadzierać. Oni tylko mówią ci o nim, co on robi. To jest najgorszy sposób prowadzenia narracji, to kiedy tylko o wszystkim mówisz. No, tutaj to się dzieją takie rzeczy. A tu to ci powiem, jak on to robi. Tak, ale wiesz, ale właśnie jak one w tych fawelach są, to on tam nic nie robi. On wchodzi jak taki, kurwa, ale dorwę tego banera. Uciekł mu, nie? Naukowiec. Wiesz, po prostu biegnie szybko. Później mamy tą walkę na tym uniwersytecie, nie? Na tych błoniach uniwersyteckich. I też, co on robi? Najpierw biegnie, a później zostaje strzała z nogi i się rozwala na drzewo. Parę uników ładnych robi. No tak, potem... a dlatego, że miał super serum, ale to nie dlatego, że on był taki zajebisty. Nie. Nie? On kończy rozchlapany na drzewie. Jeszcze mówią, że jego kości to kisiel w tym momencie. Nie masz... Pomyślałbyś o tym, że ma jakieś taktyczne sposoby, że zwabia Hulka w pułapkę w odpowiednim miejscu, nie? Że korzysta z tego, że nie ma szans ostatecznie z siłą, jaką jest Hulk, ale jest tak doświadczonym żołnierzem, że zna 500 sposobów na to, jak go obejść, jakoś spróbować. I przegrywa, bo rozumie, że z taką siłą nie ma szans. I wtedy wątek tego, że chce się dopakować, działałby dużo lepiej. Bo rozumie, że w całe jego doświadczenie nie jest żadniczym. Ale my nie widzimy jego doświadczenia. On nam tylko mówi, że ma doświadczenie. To jest za każdym... To mówię, to są te najgorsze rodzaje filmów, kiedy nic nie widzisz, tylko każdy ci mówi o wszystkim. Tak, i to jest jeszcze, wiesz, że taki no, zresztą Zach Penn ma parę wpadek jako scenarzysta, nie? Trzecia część i X-Men. No to nie jest jakiś super scenarzysta, nie? Ta dwójka X-Menu mu się udała, ale to...
to była inna sprawa, nie? Ten film to w ogóle jest cudem, że takie rzeczy z nim wyszły genialne. Jeśli weźmiemy ludzi, którzy przy nim pracowali, nie? Problematycznych. No ale tutaj wiesz, też mamy to takie pisanie, że podchodzi do niego ten Rosie. O, ty stary psie, tutaj już masz tyle lat, na ile wygląda? 45, nie? Mam 39, czy jakoś tak, nie? O kurwa, ale jesteś takim przeżartym, starym. Ale ja mam takie doświadczenie, panie, ja mam takie doświadczenie, jakbym był młodszy, ale takie doświadczenie. A to widzę, jakbyś był młodszy, to kurwa, tutaj mam, wiesz, w szopie mam super serum żołnierza, super takie, że ja pierdolę, naładuję cię nim, już tak zapierdalał, ale będę zapierdalał, później mu to dają i on, ale zapierdala, ale i dostaje błędy. Muszę szybciej, nie rozjebali go ten, o drzewo, on później leży ten połamany i później wraca do siebie, kurwa, dawaj więcej, będę lepiej zapierdalał. I no, dokładnie to jest to, nie widzisz w nim skraju doświadczenia, on wręcz tak. Jak potem, po pierwsze to go zauważa, a potem jest tym typem, który pierwszy się wpierdala do tego laboratorium. Czemu? Bo nagle skacze między schodami. To jest wszystko. W nim nie ma nic z tego, co ani razu nie pokazali nam tego, o czym mówili. Wziąłbyś pierwszego Bolka, który niedawno odsłużył 2 lata i robiłby to samo. By się wpierdalał wszędzie i z tym serum by tak samo fikał jak on. Tak. Wiesz to, ale to jest jeszcze zabawna postać. Ja lubię patrzeć na Rota w tej roli. On cały czas, wiesz, on ma te oczy szaleńca, jak on bierze tego banera już, który ją moce wyssali, nie? I wiesz, go tam po tej twarzy go tam maca i o, pokaż, gdzie jest ten potwór w tobie, nie? O, nie ma już tego potwora. Kurwa, dajcie mi potwora, ja będę potworem teraz, nie? To się super ogląda, ale to nie ma sensu w tym scenariuszu, to jest głupie. To jest straszne. A jednocześnie ten film nie jest, a jednocześnie ten film traktuje się super serio, więc to nie działa. Mówię, i też lubię, tak jak mówiłem, dużo rzeczy. Lubię na przykład tą scenę, jak go wyskakuje z samolotu bez mocy, nie? To jest taka mocno banerowska, która jest ukradziona oczywiście z Ultimates, nie? To dokładnie to samo, bo w Ultimates to jest na żywca, nie? No, Kalp to jest Zach Penn, nie? To jest gość, który widział rzeczy, czytał rzeczy, a później z nich podbierał. Nie zawsze dobrze. I takie mówię, takie małe sekwencje są naprawdę spoko, nie? Jak no, ona mu na przykład... Pierwszy akt jest tak, naprawdę. Ale wiesz, ale pierwszy akt, później też mamy takie rzeczy, które... Ten film dlatego nie jest taki do końca zły, nie? To nie jest mój najgorszy film MCU. Ja znajdę z 2 gorsze, nie? O których jeszcze będziemy gadać. Ale i mamy takie małe sceny, które cię wyrywają z tej nudy, nie? Na przykład, nie wiem, jak mu Betty przynosi te gacie fioletowe, nie? I to jest taka miła jakaś interakcja między nimi, nie? I ale jak oni nagle stwierdzają, że muszą na siebie lecieć. Ja tego tak nie kupuję. Tak, w ogóle nie było między nimi żadnej chemii, która do tego doprowadza. Ale musieli zrobić dowcip z tym, że on nie może się bardzo ekscytować. Tak, to też było zabawne. Wiesz, albo to, że jak przeciął sobie palec jeszcze w pierwszym akcie i ta kropla krwi spadła. I Stanley umiera. Tak, ale on najpierw wiesz, zatrzymać wszystko, nie, że on musi znaleźć. To było fajne, to było banerowe. Wiesz, jak on działa, nie? On jest przerażony, jak tak sobie, od razu ten klej wyciąga, żeby każdą ranę zakleić, nie? Ale... W tym masz takie rzeczy, które są po prostu... Dzisiaj by to wycinali z tego filmu, nie? Jakże na przykład chodzi po tym kampusie i szuka tych rzeczy i pisze te maile. Jezu, nienawidzę tej narracji. I trwa. Dlatego ten film jest tak nudny. W momencie, właśnie od momentu, jak on ucieka od tych żołnierzy po raz pierwszy, to tempo tego filmu totalnie siada. Ono kompletnie traci jakiekolwiek tempo, a ponieważ nie ma żadnej intrygi, nie ma żadnej stawki, nie ma nic, to poza takimi drobnymi elementami, o których mówisz, tam się po prostu nic nie dzieje. Do samego końca się nic nie dzieje. I nie wiem, masz ten motyw na przykład znowu i widzę jak to lepiej było na przykład z nowym partnerem Betty. To też dało się świetnie ograć, że on jest szczęśliwy, że są szczęśliwy. Ten typ jest za chwilę zapomniany, Betty już chce się przespać z banerem 5 sekund później. Tak. On najpierw jest... A koleś się okazuje całkiem spoko typem potem. Tak, ale wiesz, on jest, wiesz, przez sekundę jest tak, najpierw jest dupkiem, bo zawołał tych, żeby go zgarnęli, a później już nie, bo się przeciwstawia Rosowi. Ale co o nim więcej wiesz? No nic więcej nie wiem. Porównaj to do Ant-Mana znowu. Gdzie masz gościa, który jedną sceną, kiedy pod sam koniec Yellow Jacket grozi córce Scotta, to gość staje na linii strzału i mówi jej, schowaj się za mną, kiedy gość dojdzie, ze śmiercionośnych promieni strzela. Jedna scena, która jak to jest właśnie show don't tell. Po tej jednej scenie widzisz charakter tego gościa. To nie jest ten głupi typ, może uciekać przed chwilą od wielkiej mrówki i bać się różnych rzeczy, ale jak widzi małą dziewczynkę, która jest zagrożona, to prędzej sam zasłonił własnym ciałem, niż ją skrzywdzić. Piękna scena, stryk i już masz charakter ustawiony, już go szanujesz.
w ogóle jakby dzisiaj ten film robili, nie? I ktoś inny go pisał, kto wie, jak działa MCU. Na przykład weźmy te problemy, które bohaterowie mają z ojcami, nie? Ze swoimi rodzinami, które są tak ważne, nie? No w to, że we wszystkim. Relacja Betty i Thunderbolt dokładnie. Byłaby świetna. Wiesz, ona by była na pierwszym planie razem z Bannerem, nie? To jaki jest konflikt między ojcem i córką i zięciem. Przyszłym może, niedoszłym, nie? I to by było super, nie? A tutaj mamy tą jedną scenę, która naprawdę jest fajna, emocjonująca, jak ona zatrzymuje ten czołg, o której mówiłeś, nie? Żeby ojciec wyszedł, a później tego nie ma, nie? Ten chodzi skurwiony, Ross, Betty biega, o nie, oj Bruce, i potem, i potem też dlatego mi nie wybrzmiewa ta końcówka, jak ona mówi, już nie zwracaj się do mnie jak do córki. Ale w którym miejscu mieliście to wygarnięcie tych emocji, które by do tego doprowadziło? No ja rozumiem, że jesteś zła, bo łapiecie tego typa, ale tam nic nie ma pomiędzy tym. Tak, i tutaj wiesz, tego brakowało, żeby właśnie takich scen, takich czysto ludzkich, które by sprawiły, że i Betty, i Thunderbolt by były postaciami, a nie tylko takimi, wiesz, standami. I u Rosa to działało, bo on był jeszcze intensywny i w ogóle, a u Liv Tyler nie. Bo ona nie miała ona niczego miała do zagrania. Jedną scenę po taksówce, kiedy mogła raz pokazać charakter. A tak była tu cichą z tyłu, ojej, ojej, oj Bruce, oj tato, ojej, ojej. Ej, wiesz, że to, wiesz, ja nie jestem jakimś wielkim fanem talentu Liv Tyler, a ja ją bardzo lubię, bo to jest sympatyczna osoba. Ja wiem, że ona z lepszym materiałem by na pewno miała więcej do absolutnie zagrania. Nie? To wierzę, nie jest jej wina. Radę. Więc nie, to tutaj siada. Jeszcze chcę powiedzieć, mówiłem dalej o rzeczach, mówiliśmy o liderze. Stearns, właśnie problem tego filmu jest taki, że on jednocześnie trzyma się super serio, no niestety muszę powiedzieć, że pod tym względem przypomina mi Fantastyczną Czwórkę, te ostatnie, które tonalnie miały być super serio, ale potem Mr. Fantastic szedł na dyskotekę, a potem działo się coś, potem, ale nie, traktujemy to super serio, tu Victor Von Doom jest taki, ale jednocześnie jest goofy i te tony były zawsze takie all over the place. Jeszcze bardziej, że to troszkę po Nolanie już było, nie, po Batman Begins, że oni chcieli tego Hulka, wiesz, przystosować do realizmu. Tak, z jednej strony masz ten dramat tego człowieka, on się tam chowa po tych tutaj Thunderbolt Ross, ale potem masz właśnie trochę tego Blonskiego, który jest tym vilanem kręcącym wąsem, no i za chwilę wychodzi Stearns. Jak jest to ta, przysłałeś mi krew, a ja tu mam kurwa cały pokój, sklonowałem twoją krew, próbowałem tego na każdym. Byłem blisko już do eksperymentów na ludziach. Tak. Potem o to, że do tego Blonskiego, to już jest taka totalnie parodia. To jest ten, na pewno ci to się robi Two-Face i Riddler z Schumachera. Forever. Totalnie po prostu, kiedy o nie, muszę ci powiedzieć, że to może cię skrzywdzić, ale chętnie to zrobię, tylko cię uprzedzam. Tak, to ostatnia scena, jak on robi tego Abomination, to jest totalnie potwór Frankensteina, ale on nie jest doktorem Frankensteina, jest Igorem, ty tam biegaj. Co ja stworzyłem, nie? Co się stało? Mu kapia na głowę, i się uśmiecha. I jak masz te wszystkie te tony, które tak ze sobą zgrzytają, to po prostu nie może działać, żebyś miał jakikolwiek dramatyzm. Nie, że komedii i dramatu nie da się połączyć, Waititi czy Gunn robił to świetnie, ale tutaj odlatują, po prostu od zera do maksa skaczą co chwila w każdej scenie i nie wiesz za bardzo, czego to się chwycić. No ale jest jeszcze oczywiście jedna scena, o której musimy powiedzieć, która jest... też pokazana, jak bardzo to nie był pomysł i jakby ona chyba najbardziej pokazuje, czyli scena po napisach. Czyli moment, w którym wchodzi Tony Stark... Tu jeszcze nagle... przed napisami było. To było przed napisami? Tak, tutaj w tej wersji jeszcze było zaraz po ostatniej scenie. Ale ostatniej, tak, bo to już było w tej wersji. Bo ludzie by nie zostali, to jeszcze wtedy musieli pamiętać, że nie można wyjść od razu, jak się pierwsze napisy pojawią. W każdym razie pojawia się Tony Stark i odzywa do Rosa i on składa drużynę. Po czym w Iron Man 2 dowiadujesz się, że oni go nawet nie chcą do Avengers, więc gdzie on miał tam jechać i szukać kogokolwiek do tej drużyny? Tak. Jak on nawet się nie kwalifikował przez Nataszę, żeby w ogóle dołączać do jakiejkolwiek Avengers. Ale w ogóle po tej scenie, kogo on chciał do tych Avengers wziąć? Bo on nie mówił o Hulku, on chciał Abomination, on chciał Rosa? Ta scena nie istnieje kanonicznie w Marvelu, to znaczy jest, ale ona nie ma żadnego sensu. Ona to jest jedna z tych rzeczy, w których robimy tych Avengers, ale w sumie jeszcze nie mamy na nich za bardzo pomysłu. Kleimy, rzucimy o ścianę, zobaczymy, jak ostatecznie to się ułoży. Ale chwilę później miał się Iron Mana 2, którym już koncept wylatuje z okno. Już tam to nie ma. Ta scena w kontekście Iron Mana 2 nie ma żadnego sensu. Nie ma sensu i dlatego mówię, że kogo on chciał do tych Avengers, bo nie wiem, co mu miał rozpowiedzieć. Ej, czekaj, mam całą skrytkę super serum? Zrobimy ci drużynę super żołnierzy? Wiem, bo gdzie ja mogę. Wiem, gdzie Banner siedzi, ale mógł powiedzieć, słuchaj, mam takie serum, że... I później Avengers, wiesz, 100 chłopa, super żołnierzy, nie? I to jest film Avengers, nie? Ale wiesz, ale on jak pyta, że robimy zespół, kogo on chce tego zespołu? Bo Bannera nie ma, bo uciekł, nie? No to niby sugeruje, że Ross może wie, gdzie jest Banner, ale już go nie łapie. Ale nie, on... To jest...
Ale po co chciał Bannera do Avengers? Nie wiem. Banner jest nie do kontrolowania. A bo Minajszana też nie mógł, bo... No ale sam fakt, że chwilę później okazuje się, że Stark żadnych Avengers nie składa. Widzisz, jakby to poszli dalej z tym, może on chciał naprawdę Rossa i na końcu mamy sceny wobec Avengers, jak kamera dookoła nich przelatuje, nie? I mamy wszystkich na końcu Ross. Jako Ross, bez nieprzemiony. Ale właśnie o to chodzi, że w tej scenie nawet nie masz... No to nie ma sensu, bo potem się okazuje, że Stark żadnych Avengers nie składał. On żadnej drużyny nie szukał. To Fury go chciał i to jeszcze go Natasza sprawdzała. To nie ma sensu. Więc to po prostu widać to naleciałości, że ten film... On jest w MCU oficjalnie, ale on jest tak ledwo co, tak wiesz, z zaczepieniem się po prostu delikatnie, bo nawet z aktorów pozostał z tego filmu jedynie przez długi czas William Hurt. Tak, tam widać, że jakaś... No i teraz kontrola... i zaraz Tim Roth, tak? Tak, tam widać, że ta kontrola właśnie między twórcami była bardzo mała i jeszcze Feige chyba też wtedy jeszcze nie wiedział za bardzo, o co z tym biega, nie? Jak to ma wyglądać. No bo mówię, to się. W ogóle ten film nie powinien być drugim filmem po Iron Manie. Czemu nie wzięli jakiejś mniej znanej postaci? Ja wiem, że tam były te właśnie kłopoty z prawami, bo tam akurat Universal chyba nie dowiózł kontynuacji Hulka i oni mogli to zrobić i chcieli szybko robić, nie? Jakoś to połączyć z tym uniwersum. W ogóle tam na scenariuszu pracowali, który miał być scenariuszem kontynuacji. I mamy zresztą tą scenę na końcu Hulka Angali, gdzie Banner znajduje się w Ameryce Południowej i mówi, wiesz, nie chcesz zobaczyć, jak ten zły... I ten film się zaczynał od tego, że Banner jest w Ameryce Południowej, nie? Tak. Bo oni pracowali, wiesz, w tym wstępnym scenariuszu, był scenariuszem Hulka dwójki Angali. I to widać, że to nie ma żadnej kontroli. I Thor później wygląda już zupełnie inaczej, nie? Jest. I Iron Man 2 jeszcze był przejściowy, nie? Ale Thor jako ta część oddzielna, nie? Już nie połączona z żadną serią. On jest stuprocentową częścią uniwersum. Nowy bohater jest zupełnie inaczej napisany, już tak. Wszystko działa inaczej. A tutaj jeszcze to było takie bardzo... No, wiemy, że ten film miał problemy, wiemy, że Norton gwiazdożył trochę podczas tego filmu, lekko mówiąc, i współpraca między nim a Marvelem lekko mówiąc się nie układała. Wiemy, że to był właśnie jeszcze ten okres... Hulk no, wygląda jak wygląda, więc to jest taka no, trochę ramotka tego MCU i taki trochę zapomniany element, który ja mówię. Początek oglądał mi się naprawdę dobrze i miałem tam takie, okej, to jest fajne wprowadzenie bohatera, no ale ten film się od momentu, w którym go ten tam w gaciach się budzi, ale już nie jest w tym państwie, tylko jest w innym, już nie pamiętam tam, gdzie dokładnie on latał. W Gwatemali chyba? Przeniósł się w każdym razie i wsiada do samochodu, od tym momentu ten film się kończy. Dalej to już jest tak, jak mówisz, Tom and Jerry. Dalej tak, to ganiają tego Bannera i... Ale... O, Banner, dawaj mnie tutaj Hulka! Nie dam Hulka, dawaj mnie Hulka! I cały film. Tak, i Banner mówi, ale ja nie chcę tego Hulka, ale ja wam go nie dam, tylko ja go tam wywalę. Tak, i wiesz, i w ogóle nawet jak jeszcze tam było dużo problematycznych scen w tej pierwszej fazie Marvela, jeśli chodzi o pokazywanie akcji, nie? To i w Kapitanie Ameryce, i w Torze, nie? To wiem, jak te sceny akcji wyglądały, nie? One nie były jakieś super, nie były jakieś też dobrze zaprojektowane, ale nie były jakoś też złe, nie? Wiesz, dobre były już w Iron Manie pierwszym, nie? Ta scena przelotu była naprawdę pomysłowa i w ogóle. Tak. A tutaj mamy tą scenę na tych błoniach, gdzie mamy, wiesz, dwa czołgi na krzyż, tylko Hulka biegającego po trawie, po niczym. I to całe wojsko tak komisz nagle, gdzie jest moje wsparcie? I tak ten wóz tak wjeżdża do wojska, nagle wyskakuje, co się staje, wystrzeliliście go skądś? W ogóle wiesz, że te samochody musiały wjechać, bo to była technologia Starka z takim wielkim logiem Starka, żeby pokazać, to jest część uniwersum. Jak on wskakuje w ogóle, co tam się dzieje, jak ale oni wiesz... to robią, czemu muszą? I niesamowite, bo to było tak, to nie dość, że to jest brzydka scena, te przestrzenie są niezagospodarowane, gdzie to się dzieje, nie? Do tego masz zgniłą zieloną trawę, zgniły zielony sprzęt wojskowy, Hulka. Zgniłego zielonego Hulka i to wszystko na sobie to jest tak brzydkie. Wizualnie ten film jest naprawdę paskudny. W każdym momencie, nie? Nawet te sceny, które miały potencjał na coś fajnego, nie? Gdzie właśnie te pioruny, gdzie Hulk tam rzuca w tym kamulcem, nie? Co jest też z Bruce'a Jonesa wzięte zresztą, bo tak jak mówiłem, Penn kradnie ze wszystkich. To można było ładnie pokazać. Wyobraź sobie, jakby Taika Waititi pokazał, nie? To był taki piorun piękny, kolorowy, nie? Ten Hulk, a tutaj wszystko szaro-burę, ledwo tego Hulka tam widać. Nie? Mówię, wow, jaka strata. Ja myślę, i jak oni potem próbują kleić tą fabułę, żeby to dokądkolwiek zmierzało, tylko że to nie zmierza. W końcu myślisz, co ten Stearns wyciągnął z tego Hulka w sumie? Co on mu wyciągnął, skoro Bruce się chwilę później przemienia? On mu mówi, ja ci wstrzyknę antidotum i te antidotum być może na pewien czas wstrzyma ci Hulka, ale nie wiesz, czy to będzie na długo, czy nie, ale zobaczymy. Oni cały czas 5 razy ci podkreślają w tym filmie, to pewnie tylko tymczasowo, ale zobaczymy. Co on mu wyciągnął, co wpompował potem w Blonskiego, że tak powiem, co on mu...
Tak, ja cały czas myślałem, że on mu wpompuje. On transfuzję krwi zrobił z tych wszystkich rzeczy, które wisiały? Tak, bo tam coś tam przelatywało, nie? Że jak, ale jakieś co to było? To było zupełnie bez sensu, bo później jak mamy ten, właśnie tego Blońskiego, on coś dostaje, ale ja sobie myślę, ale no dobra, to miało być antidotum. On miał coś dać na podstawie tej krwi, którą on tam zrobił wcześniej. Ale potem on coś w niego wpompowuje, on się zmienia. I czemu on się tak zmienił? Czemu on... Cała idea jest, że od momentu, w którym Bląski kończy swoją akcję tam w tej fabryce, później cała fabuła Bląskiego nie ma żadnej motywacji, nie ma żadnego działania, jest tylko... More to abominację trzeba... Nie, to abominację trzeba wywalić, bo mają się dwa silne typy bić w finale. I po prostu wszystko tąży, nawet nikt nie patrzy, czy to ma sens, czy to działa. No jakoś tam zróbmy, że on mu te antidotum wpakuje. I potem tamten się zmieni. Ale jak się zmieni? A tam, zmieni się, dobra? Pójdzie szalony naukowiec, zrobi. Pójdzie, zrobi, pan Stern zrobi jak trzeba. I no, się zmienia, no. I dlaczego on nagle zaczyna rozwalać wszystko? Tak, no... Czemu on chce zabić Rosa? A czemu on miasto rozpierdala? Czemu on rozpierdala miasto? Wiesz, ja jeszcze rozumiałem to jego podejście właśnie tego żołnierza, nie, że on chce być coraz lepszy, że mamy tutaj potwora, którego musi pokonać. No, on jest żołnierzem? Spoko. Wierzę, że chce to zrobić, nie? Wyobraź sobie, że on przyszedłby do Rosa jako abominacja i mu powiedział, panie generale, to teraz lecimy z tym Hulkiem. I szukają razem Hulka, żeby mu spuścić pierdol. I Ross się go boi, bo abominacja, ale z drugiej strony wiemy, że on chce do wojskowych, ale ma też osobiste podejście do Bannera i chce Bannera dorwać. Ale Bląski wyskakuje i zaczyna rozpierdalać miasto. Tak, ale wiesz, a potem nagle rozstrąca helikopter i mówi do generała: General, any last words? Tak. Jakby, ale... co między wami zaszło? Ale kiedy? Ale... scenę wcześniej się przekonał, że już nie ma Hulka, nie? Wiesz, sprawdził, o, już jesteś zwykłym człowiekiem, nie dał mu w mordę i tyle. Po co, czemu później zaczyna rozpierdalać miasto? On przecież, nie wiem, skąd on ma świadomość, że Hulk się może pojawić? Jak wcześniej nie, miał nie powiedziane, ma. Że nie, bo Hulk został nie wyleczony, nie? I kto go ma zatrzymać? Wojsko ma go zatrzymać? Ale czemu on chce z wojskiem walczyć? No, i gdzie on dąży? Rosmu zapewniał wszystkie, nawet nie miałeś jakiegoś taniego zwrotu w stylu CW, gdzie on na przykład słyszy rozmowę Rosa i ją źle interpretuje. To jest najprostszy sposób zawsze, żeby coś robić. Kiedy ludzie ze sobą nie rozmawiają, tylko słyszy, Ross chce mnie wychujać, muszę coś z tym zrobić. Ale nawet tego w tym filmie nie masz. Masz wiernego żołnierza, którego Ross trzyma jako swojego pupilka, po cichu go tam szprycuje, daje mu wszystko, czego on chce, on dostaje to i nagle stwierdza, rozjebie miasto, a potem zabije Rosa. Tak, właśnie, ale dlaczego? Jaki on miał plan po tym? Dobra, rozjebie część miasta. Nie wiem, ile on tego miasta chciał rozjebać, bo to nie był plan, nie? Rozjebie część tego miasta i gdzie on później pójdzie? Pojedzie na Hawaje i będzie sobie, nie wiem, pod palemką leżał i jako abominacja? A wiesz, on pracy już nie ma, a dla niego praca była najważniejsza. A widzisz po nim, że w przeciwieństwie do Hulka abominacja nie jest bezmyślny. On normalnie się odzywa, mówi różne rzeczy. Mówi, give me battle, czy coś tam takiego, finally. I tak. On jest rozumny. Więc co on chce zrobić w tym filmie? Wiesz co, nawet jakby przegrał tą walkę finałową z Hulkiem, jakby miał tą walkę nawet. Dobra, współpracuje z Rosem normalnie, nie? Mają tą walkę. Coś tam się dzieje, że zaczyna atakować Rosa, bo Ros na przykład mówi, że dobra, już koniec tego, nie? Musimy to przerwać, bo ludzie giną. A abominacja mówi, nie, muszę go za wszelką cenę pokonać, nie? To dobra, już byłoby lepsze. Tak, i na końcu Hulk go pokonuje i on nawet wtedy nie musieliby go wymazywać z uniwersum. Mogłoby się później okazać, że on, wiesz, gdzieś go wojsko wysyłało na jakieś, wiesz, wojny tam, wiesz, jako Black Ops, żeby tam robił rozpierdol, nie? Wrócił, więc coś tam tak, wyjaśnia. Ale tak, teraz. Tak, ale wiesz, teraz wyjaśnię mi, ale wiesz, jak oni go teraz zamknęli, że po prostu debil, który zwariował, trzeba go dać do, wiesz, tak, do więzienia, więzienia i nie wyciągać. A przychodzi Łąki, coś mówi mu, hej, tak, chodź. W komiksie było, że on tam gdzieś jest zamrożony, czy coś takiego, nie? Agents of S.H.I.E.L.D. wspominali o tym kiedyś. O, tak. I to wszystko, nie? I mówię, i tu już nie było dla niego żadnego storyline'u, nie? I mówię, a to była taka strata postaci zupełnie, nie? Która mogłaby być ciekawa. Tak, i aktora. Bo to było taka ciekawa postać. Cieszę się, że wraca i mam nadzieję, że jak powróci w She-Hulk, to będzie typem, który będzie miał problemy prawne i pójdą w tą komedię z nim, bo Tim Roth świetnie się do tego nadaje. Mm-hmm. Więc mam nadzieję, że pójdą w tą stronę i w ten sposób jakoś to odzyskamy, to bo tutaj... No nic nie miałeś. Mówię, jestem w stanie jakby zrozumieć całą... Narzekałem bardzo na Obidaya Steina, ale Obidaya Stein w porównaniu do Blonskiego to chociaż ma motywacje płaskie, bo płaskie, tam głównie o zarobek pieniądza chodzi i to, że przyjechał gnojek i mu chce zabrać firmę i on jest ten, ale chociaż istniejące. Tak, Bląski nie ma żadnych... Nie wiem, to jest takie głupie. To jest rzecz, którą najbardziej będę pamiętał z tego filmu, nie? Bo mówię, on nie jest najgorszym filmem świata. Tak, nie jest. Ale kurczę,
tutaj nie ma nic z tego filmu, nie pamiętam, oprócz tego właśnie pierwszego aktu, który był naprawdę sensowny, fajnie pokazany, ale reszta rzeczy z Hulkiem, jakie będę pamiętał, są rzeczy z Markiem Ruffalo wszystkie. No tak! Którego nie ma w tym filmie! No bo też to właśnie to, o czym trzeba powiedzieć, że no, jak już wspomniałem wcześniej w tym filmie, największym grzechem tego filmu jest to, że sam Banner, po tym jak ci pokazuje, jaki jest zaradny tam na początku, potem nie ma nic. On nie robi, no co, po pizzę doniósł, to jest taki zaradny, tam on nie ma pół grama charakteru, ten Nortonowy Banner. Nie ma nic momentu jakiegoś geniuszu, niezręczności, jakiegoś no nic. To co, moment, kiedy mówi do Betty, ej, nie bierzmy kart kredytowych, jakby... Tam tak bardzo go nie ma w tym filmie, no nie ma go w tym filmie, no dobrą sprawę. W ogóle masz ten pacing taki, że wiesz, że oni tam gdzieś, o, musimy zostawić to auto i teraz musimy uciekać na nogach, musimy motorówką jechać. I to wszystko film pokazuje. To wszystko, jak oni tą motorówką schodzą z tego mostu, jak tą motorówką płyną. Tak, nie, to nie było żadnego, wiesz, pomysłu. To ja mówię, dobra, ten Norton był ciekawym Bannerem, nie? Nie był wykorzystanym. Tak. Miał chujowy scenariusz ten film i przez to też aktor nie miał się z czym pobawić, który sam to przepisywał, ale no nie mógł za bardzo, nie? Bo wiemy, że tam nawet go nie dali do napisów przez to, że miał mały wpływ na ten scenariusz ostatecznie, ale co się dało uratować, to podobno uratował. I ja mówię, on tutaj w tym filmie działa, nie? Jako ten Banner w jakiś sposób. Chociaż też jest niewykorzystany, ale ja go zupełnie nie widzę, jak miał później w Avengers być. Ale on jest żaden, no, tak, nie ma żadnego charakteru. Tak, ja dużo bardziej lubię to, co zrobili właśnie z Ruffalo. On już od pierwszej sceny naprawił wszystko, co się dało w Avengers, nie? Jak on wchodzi... Sekundę już wie wszystko. Tak. I wiesz, jak masz tą scenę, gdzie on tam na chwilę ma to... Wiesz, do tak. Black Widow, nie? To ja wiem wszystko o tej postaci, nie muszą mi o niej mówić. Tutaj przez 2 godziny nie dowiedziałem się praktycznie niczego. Masz znacznie większy rozwój postaci niż przez cały film solowy. Masz znacznie większy w tym ensemble, gdzie jeszcze musisz pokazać masę innych postaci. Tak. Więc... Ja wiem, że on jest zaradny, ale to jest wszystko. Ja nie wiem o Bannerze, jaki on jest. Nic. Nie wiem, jakie ma problemy ze sobą. Czego on dokładnie chce, jakie jest jego... No to jest zawsze why. Co go motywuje w życiu? Chce pozbyć się Hulka. No spoko, ale... No właśnie, czemu on nie ma jakiejś relacji z Hulkiem? Czemu, żeby oni mogli sobie w jakiś kreatywny sposób, żeby mogli sobie nie pogadać? Masz to wszystko, nie, to nie jestem ja tutaj choroba, ja nie widzę. Nic tam nie ma. Banner nie ma relacji z nikim w tym filmie. Tak, ale żeby chociaż Hulk na sekundę powiedział coś o Bannerze, nie? Że coś, wiesz, jak zawsze w filmach jest, nie? Że Banner coś tam, że Banner pióni. Tak, coś, cokolwiek takie, no, żeby... I porównaj to do Infinity War, gdzie oni się ciągle kłócą, bo Hulk nie chce wyjść. Przecież to jest 100 razy lepiej, więcej masz tam między nimi powiedziane niż gdziekolwiek indziej. Kurde, mówię, więc... tutaj też próbowali coś na koniec, nie, że on tam ma emocje Hulk, nie, że jest w nim ten Banner, ale to już była sama końcówka, jak on miał odchodzić. Tam już nic nie ma. Tam już nie ma czasu. Już się nie obchodzi na tym etapie. No. Więc... to był drugi Hulk. No co, nie dopowiesz do tego nic więcej, nie? Ten film leciał na łeb na szyję, nie działo się za dużo... żeby o czymś pogadać. A leciał na łeb, na szyję, a jednocześnie w Luke się nie miło się. To jest niesamowite, nie? To jest tak jak mówiłeś na początku, to jest taka pozostałość tych starych filmów superbohaterskich, które po prostu mamy licencję, napierdalamy. Coś tam robił, chłop się zamienia w potwora, to niech się zamieni i tam się pobije na trawie, a później chuje. Nie obchodzą nas żadne prywatne motywacje, przemiana bohatera. Mają się dwa chłop się w potwora, drugi chłop się w potwora zmienić i się bić. I po raz ostatni powiem, to mogło być nawet spoko, bo takie rzeczy są czasem fajne, ale gdyby to jeszcze nie było tak nudne. Bo tak jak mówisz, bo jak chłop się zmieni w potwora, to musisz zobaczyć, jak wojsko przebiegnie 10 razy, jak wjadą wszystkie wozy, jak oni dojadą samochodem, wysiądą z niego, zejdą, popłyną łodzią. Masz tyle wady w tym filmie w międzyczasie. Tak, i mówię, nawet jak jest ta finałowa walka, żeby tam coś charaktery rozwinąć, żeby te postacie pozmiewały, żeby, nie wiem, Abominacja powiedział, o co mu chodzi, nie? O co ci, kurwa, chodzi w tym filmie, nie? Nic, nie napierdalamy, helikopter leci, rzucę coś helikopterem, tutaj wezmę jakieś łańcuchy, będę napierdalał łańcuchem teraz. I proszę, nie tłumaczcie mi tego, no serum wpłynęło mu na głowę i teraz tak zdziczał. Nie, wiemy, że on to... cały czas... Tim Roth jechał na tym samym biegu. Plus to jest tak słaba motywacja, że... Nie, wiemy dobrze, że on miał już Bonera od momentu, kiedy zobaczył po raz pierwszy Hulka w tym magazynie, jeszcze nie miał żadnego serum w sobie. Kurczę, on miał Bonera jeszcze zanim zobaczył cokolwiek, jak się pojawił, to od razu, kurwa, misja? Wysyłajcie mnie. Lecimy. No właśnie, więc nie, to... Nie, po prostu serum tutaj na... Nie. Nie, mi się bardzo fajnie, że później jednak nie
drążyli tego Hulka, nie próbowali robić kolejnego filmu, tylko zostawili to i zaorali to generalnie. Tak, zaorali wszystko. I też sobie pozostawili jednak dużo czasu, żeby nad tym popracować. Nie tak jak teraz właśnie mają wracać do Abomination, jak wprowadzili Rossa w ciekawy sposób, jako tego później Coulsona tak nowego, nie? Co niestety nie będzie mogło być kontynuowane, ale przez chwilę to działało. Tak. I zmienili tego Hulka na tą postać z drugiego planu, czasami równoplanową, tak jak było w Avengers, czy w Torze to było zajebiście załatwione. Świetnie. To był film w takim samym stopniu Tora jak Hulka, nie? I to mi się bardzo podobało, ale właśnie on idealnie działa jako ten Ruffalo, który jest troszkę zagubiony, taki quirky, nie? I który wspomaga inne postacie, nie? I wiesz, że jakbyśmy tego Nortona postawili na przykład koło Starka, to by te ich relacje tak nie wyglądały, to nie byli, wiesz, Science Bros, tak jak było w Avengers, nie? Zupełnie w żaden sposób nie zrobiliby razem Ultrona. Ten baner by się załamał, by gdzieś uciekł i też byśmy nie wiedzieli, o co mu chodzi, nie? By już był w Brazylii, w Wenezueli gdzieś, nie? Zanim by zdążyli pogadać, dwa słowa zamienić. A tutaj wiemy, jak to działa, nie? Z Ruffalo i też nie mogę się doczekać w ogóle, jak sobie przypomnimy Avengers, bo tam było dużo fajnych rzeczy, takich właśnie... No. I wiesz, i to jest zupełnie inne podejście już, nie? Że tam było skupione na postaciach, że my lubimy te filmy za postacie, jakimi one są, jak one sobie gadają przy kawie, gadają przy szwarmie, gadają sobie na imprezie Avengers, tak, nie? Tak, bez, bez tego to nie działa, one muszą mieć relacje. Tak, wiesz, ja bym mógł mieć... Iron Man pierwszy by nie działał, gdyby nie relacja Pepper i Tony'ego, nie ma bata, wytnij to i nagle ten film się... Tak. I zamień to, jak ludzie przechodzą z miejsca na miejsce. Tak, się nagle rozłazi kompletnie. No mówię, my już na tym etapie nie chcemy nawet tych walk, bo one są, żeby były, bo to są filmy akcji. Wywal relacje Thora i Lokiego. Albo zobacz na Civil War. Pamiętasz wszystko, co się dzieje między postaciami, jak to jest napięte, nie? Mamy tą walkę finałową, która nawet nie jest walką, to jest takie bestialskie napieprzanie się dwóch przyjaciół, gdzie emocje. Ale wiesz, czego to wynika wszystko. No właśnie o to chodzi, że... Tak, ale masz tą też scenę na tym, na lotnisku, która się już strasznie zestarzała, która ma kilka fajnych pomysłów, ale tak oglądasz ją i no, piją się. Potem jak masz, tak, jak potem masz Tony kontra Bucky i Cap, to... Jest dużo lepsza, bo są emocje jeszcze większe, nie? Ale nawet tam na lotnisku działało, bo były emocje, a wyobraź sobie, jak oni to w pierwszej fazie zrobili w takim Hulku. No właśnie, Hulk i Abominacja się rypią, bo rypią, tam żadnych emocji nie ma. No. Mówię, nawet, wiesz, nawet jakby, nie, w sumie tego też bym nie chciał, takiego wątku, że nie wiem, on na przykład poturbował, wiesz, Betty, Abominacja, nie? Jeszcze przed tą walką i wtedy i Hulk i Banner mieliby tą, wiesz, poczucie. No to jest kobieta w lodówce. Tak, nie, to dlatego mówię, to by było straszne, ale to już by było, wiesz, na jakimś emocjonalnym poziomie, cokolwiek, bo tutaj tego nie ma zupełnie, nie? No nie chciałbym tego, nie? Bo to jest jak kobieta w lodówce i to jest niepotrzebne i to już nigdy nie było potrzebne w filmach, nie? Ale cokolwiek, żeby między nimi było, nie? Nie ma tu nic. Gdyby Banner wiedział, kim jest Blonsky, od tego zacznijmy. Od tego, to niech, byłby dobry start. Niech przypomną, że kiedyś Blonsky w szkole go kopnął w dupę na przykład. No to już by było lepsze. Już był jakiś wątek, nie? Wow. No tak. No, to jesteśmy po Hulku. To mówię, tak jak zresztą ja ci pisałem w trakcie oglądania, bo ja oglądałem film i pisałem z Oscarem i ej, obejrzałem, jestem po 40 minutach. Nie jestem źle. A ja odpisuję. Tak, najlepszy za tobą, najlepszy za tobą. Oskar pisze drugi, trzeci akt. O, chłopie, nie? Dobra, oglądam dalej, mówię, będzie fajnie. I nie, przyjechał do Ameryki i... koniec filmu. Leci w dół. I mówię, ten początek dalej mi ten film trochę ratuje, ale nie wyszło tutaj za dużo rzeczy. I ten film widać, że był taki mega przejściowy między tymi filmami. I też zresztą Iron Man 2 teraz nas czeka. Przygotujcie właśnie, się już. Przed nami Iron Man 2. Tak, i który, pamiętam, że też miał sporo problemów, boję się troszkę tego seansu. Później się boję tego jeszcze Thora dwójki, zobaczymy jak to będzie, ale teraz... Ale między będziemy mieli Thora jedynkę, który ma problemy, ale ma też super dużo rzeczy. Kapitana, którego uwielbiam. Na którego się jaram, bo jak Kapitana to jest... Ja też jeden, Kapitana. To, wiesz, to Kapitan pierwszy to jest jeden może z trzech, czterech filmów MCU, który widziałem najczęściej. Avengers, to był Winter Soldier chyba był już pierwszy, i Iron Man 3... Tak, Iron Man chyba był 3 jeszcze przed, bo on miał tam, to był po Avengers, jak miał z kłopoty z tymi rzeczami. No ale Captain America Winter Soldier też jest po Avengers. No tak, ale... W każdym razie one są obok siebie. Dojdziemy do tego, ale to będą już lepsze filmy, ale jeszcze przed nami trzeba jeszcze, że tak powiem, jedną łopatę gnoju przerzucić, która jest przed nami. No, zobaczymy, teraz powracamy do Iron Mana 2, chyba będziemy wcześniej niż później, bo zapowiadaliśmy, że to będzie raz na miesiąc, ale... Staramy się raz na ciągnie nas do tego częściej, nie? Więc będzie częściej. Zapowiemy oczywiście tutaj na naszych social mediach, żebyście sobie razem
z nami przypominali, więc żebyście sobie obejrzeli przed seansem, tak jak my, znaczy przed naszym materiałem. No i zobaczymy, jak Whiplash, jak my bird, where is my bird? Better. Where is my bird? Give me my bird. Ej, tam był Sam Rockwell. O dobra, dojdziemy do tego. O tak. Tutaj mieliśmy Hulka. Napiszcie w komentarzach, jak wy wspominacie Hulka, czy sobie przypomnieliście, jak to u was wygląda wszystko. No i do zobaczenia przy Iron Manie 2. Trzymajcie się, hej.